Przedstaw się proszę. Bartosz Rzepka. Spawacz Nowakowski. Imponujący mecz, jeżeli chodzi o to, co się działo u was w obronie. Dawno nie mieliście tak spokojnego tyłu. No, po wczorajszym meczu wyciągnęliśmy błędy, bo się tak sypało w obronie, że to jest masakra. I bramka zrobił swoje przede wszystkim. No. Tylko dwie bramki stracone. U Spawacza rzadkość? No zasługa dzisiaj bramkarza, nie może nic powiedzieć. No. Praktycznie wszystko obrodził, tak wszystko łapał i pięknie grał dzisiaj. Dobra, ostatnio z meblami przegraliście. Jakie wnioski wyciągnęliście z tamtej porażki, czy po prostu tak po swojemu i dzisiaj do przodu? Po swojemu, no przecież z meczu na mecz gramy chyba coraz lepiej. Wczoraj trochę tak się nie udało, no nic nie wychodziło wczoraj. Zero zgrania i wszyscy gdzieś tam jeszcze grają w innych meczach, w innych ligach. Ciężko jest. Okej, dziękuję. Przedstaw się proszę. Maciej Pera z zespołu Meble Podlewski. Totalnie dzisiaj nie poszło, nie kleiło się, zaczęliście fatalnie, nawet bez zmian. To prawda, czekaliśmy 5 minut przed rozpoczęciem meczu, aby nasz czwarty zawodnik mógł dojechać. No niestety, no, zawodnicy z dalekich stron, nie każdy ma czas, grają w różnych zespołach. Nie uzbieraliśmy dużo ludzi, żeby dzisiaj wygrać. Nie oszukujmy się, graliśmy o wiele gorzej. Prawda, że trochę mieli szczęścia, nam też nie dopisywało jak co tydzień zresztą, aczkolwiek tych ludzi dzisiaj brakowało, no, brakowało. No dobra, ale z drugiej strony później chłopaki dojechały, nagle macie dwóch zmienników, gra przyspiesza, ale nie ma chemii. Nie ma chemii, zawodnicy przyjeżdżają z Rzesi, którzy nie grali z nami nigdy wcześniej, poznaliśmy się dopiero teraz na tych halowych mistrzostwach, że tak powiem. Uczymy się grać razem. Chłopaki wydaje mi się, że wcześniej nigdy na hali za bardzo nie grali, więc tego też się muszą nauczyć, bo robią takie błędy. Nie gra się tak samo na trawie i hali, więc uważam, że muszą się chłopaki jeszcze podszkolić z rok czy dwa. Jak będziemy nadal razem grali, to wydaje mi się, że gdzieś tam w tych top 3, 4, 5 możemy być. Bardzo emocjonująca końcówka. Otwieracie się i co? No otwieramy się. Trochę zabrakło sił, nie ukrywam. Co bramkę nam trochę tak czułem, że nam trochę otuchy dodają, ale szybko zostaliśmy ogłuszeni odpowiedzią przeciwnika, czy tam jakimiś naszymi błędami głupimi. Traciliśmy głupio bramki i te emocje opadały. Trochę przez ten brak ludzi, nie ukrywam. I no niestety tak to wyszło, nie? Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Cóż mogę powiedzieć. Dziękuję. Przedstaw się proszę. Krzyżanowski Patryk, zespołu Sokolnik. Niesamowity mecz dzisiaj zagrałeś, jeżeli chodzi o tyły. Dziękuję. No niestety, ale musimy wyciągnąć wnioski po ostatnim meczu, gdzie z TW mocno nas przypresowało. Trzeba było troszeczkę zagrać defensywnie i szukać gdzieś kontr. Cały mecz otwarty, dużo waszego posiadania piłki, relatywnie jednak w meczu mało strzałów. Tak, dużo gdzieś było szachowania, chociaż tak jak mówisz, mecz otwarty, my lubimy otwartą piłkę, widać to od początku sezonu, ale gdzieś tam wyrównany bardzo mecz, bramkarz bardzo dobrze TW się spisał i nie mogliśmy gdzieś tam znaleźć tej drogi do bramki. No właśnie, w drugiej połowie zyskujecie na boisku taką dużą przewagę i tu już jakby liczba strzałów rośnie, są klarowne, czyste sytuacje i co się dzieje? No i staje na bramce pan Wojciechowicz, nie? I mamy problem, nie? Nie możemy znaleźć na niego sposobu i może ja powiem otwarcie, że uważam, że wybronił im ten remis. Uważam, że stworzyliśmy więcej klarownych sytuacji niż zespół TW. Dziękuję. Przedstaw się proszę. Arkadiusz Wójciowicz, bramkarz TW. Wczoraj na zero z tyłu, dzisiaj nie udało się na zero. No niestety, delikatne błędy w obronie były, nie dało się, ale niestety też dużo obroniłem. No właśnie, Sokolniki wręcz rozpaczały przy tych sytuacjach, gdzie wyciągałeś piłki, które musiały wpaść do bramki. No tak, no nie mieli trochę szczęścia, ja miałem więcej szczęścia i więcej obroniłem, więc no myślę, że wynik jest sprawiedliwy. No właśnie, jak oceniasz grę własnego zespołu, bo dużo było... TW nie miało dużo sytuacji. No nie miało. Duży hałas dzisiaj był. Słabo grali chłopacy trochę piłką. No i w obronie hałas był niesamowity. Dlatego ja miałem dużo pracy. Okej, wzięliście czas w drugiej połowie. Co tam sobie powiedzieliście? No powiedzieliśmy sobie, że więcej musimy piłką grać, więcej strzałów oddawać, bo dzisiaj naprawdę mało tych strzałów z daleka było.
nie mieliśmy jakiejś tam sytuacji, żeby rozegrać tą piłkę, ale mogliśmy grać więcej strzałów oddawać. Czy ten remis to sukces zasłużony, czy szczęście? Znaczy, remis może nie jest sukcesem dla nas, bo walczymy o jednego mistrza, ale po dzisiejszej grze w sumie ten remis to uratowany. Okej, okay, dziękuję. Przedstaw się proszę. Milan Kryszak, bramkarz Obłych Mareczków. Gratuluję meczu, bo było mnóstwo udanych interwencji. Właściwie to tam był wynik, nie wiem, z 30 bramek dla tamtych, dla Tornado, gdyby nie ty. No, udało mi się parę obronić. No, kwestia tego, że się spóźniliśmy. Gdyby nie to spóźnienie, to myślę, że udałoby się ten mecz wygrać, ale... No właśnie, bo skład się uzupełnił, jak przegrywaliście już 4-0 i właściwie licząc bramki, kiedy siły już były takie wyrównane, to ten mecz albo zakończył się waszym minimalnym zwycięstwem, albo remisem. Też jak uważam, nasza gra była dosyć dobra. Rywale też stworzyli dużo fajnych okazji i, no i wygrali. Zasłużenie? Zasłużenie, moim zdaniem. Moim zdaniem tak. Dobra, dzięki. Dobrze, przedstaw się proszę. Bartłomiej Sosnowski. Tornado Raptors. Tornado straciło dzisiaj dużo bramek, a ty byłeś na bramce. No tak, zastępowałem naszego kapitana Norberta Kamrowskiego, ponieważ zawieszenie miał za kartki. No chciałem wesprzeć zespół chociaż na bramce. Myślę, że no wygrany to wygrany, nie? Aha, czyli trzy punkty najważniejsze, bo gra z jedną z drużyn, która właściwie o mistrzostwo się nie liczy, ale prezentuje ładny styl, ale wasza gra nie była najlepsza. No nie była najlepsza, no nie można się poddawać, zawsze nawet ta najniższa drużyna może sprawić problemy, więc nie ma co podchodzić, że jest słaba drużyna, więc walczyliśmy no jak możemy, a wyszło jak wyszło. No. Dziękuję. Przedstaw się proszę. Kozowski Krzysztof. Fundamenty. Fundamenty, tak. Niesamowicie zacięty mecz? Zacięty, oczywiście, bo od samego początku była rywalizacja, walka w środku pola. Całe boisko ogólnie było... była dobra gra, nasza jak i przeciwników. Okay. Na początku złapałeś tam jakąś kontuzję? Co to było? W łydkę napiętą mi kopnął po prostu szczuba, a to napięte i to bardzo bolało. Dobra, to teraz takie moje spostrzeżenie. Czy bramkarz wam nie wybronił tego meczu? No oczywiście, że tak. Maciej jest bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego też go dzisiaj ściągnęliśmy na mecz. I kilka dobrych sytuacji powyciągał. Uratował też mecz. Koncentrujecie się teraz na lidze tutaj w Kołaczkowie tylko. Tak, już jedna liga zakończona, więc tylko będzie interesować się tą ligą. Dziękuję. Dzięki. Przedstaw się proszę. Marcin Kasprzak, drużyna Budziłowa. Zacząłeś mieć mecz piorunująco, bo w ciągu minuty 20 sekund miałeś dwa razy piłkę na nodze. Mogliście prowadzić już 2-0. No, szczerze, jakbym trafił wszystko, co dzisiaj miałem, to byśmy spokojnie wygrali. No. Ale niestety nie wyszło. Jak oceniasz ten mecz? Był dobry. Moim zdaniem to my przegraliśmy, a nie oni zwyciężyli. A okej. Okay. Czy bramkarz nie wybronił im dzisiaj spotkania? Myślę, że my daliśmy ciała. Aha, czyli więcej błędów po waszej stronie. Zdecydowanie. Pięknie, spokojnie rozgrywaliście, zwłaszcza akcję w drugiej połowie. Pada bramka i zaraz chwilę później tracicie znowu bramkę. No tak, wiesz co, ostatnio widzę, że tak to wygląda w naszej drużynie. No, albo przesypiamy początki meczu, albo po bramce nachodzi rozluźnienie i niestety tracimy te bramki. Okay, dziękuję. Dzięki. Przedstaw się proszę. Stanisław Kłamecki-Cich. Kaczanom. Tak. Ile bramek dzisiaj? 5. Wszystko wchodziło? Nie, dużo nie weszło, ale praca zespołowa, nie? To tutaj największy aspekt naszej drużyny. Okej. Okay. Potrzebowaliście takiego meczu, nie? Bo ostatnio ciągle gubicie punkty, co prawda dzisiaj z ostatnią drużyną w tabeli, ale można było sobie odbić trochę. Tak, uważam, że przydał się taki zastrzyk wiary, że jesteśmy w stanie nawet wygrać tą ligę. Może nie w tym sezonie, nie w następnym, ale kiedyś tego zrobimy. Okej. Okay. Jakie wrażenia jeszcze po dzisiaj? Łatwo po prostu? Ja uważam, że przeciwnik grał dobrze. My zagraliśmy po prostu dzisiaj dużo lepiej niż oni. Trochę mieliśmy farta, bo to też zawsze pomaga. Ale temu szczęściu trzeba dopomóc. Okej, okay. Dziękuję.